bazinga, mama wee wah wah wah. Cześć wszystkim, bardzo ładne intro, wiem, nie ma problemu, możecie napisać komentarz, że intro było świetne, zostawić łapkę w górę, bo ostatnio nie zostawiliście tego 3,5 tysiąca łapków w górę, więc nie mogę zrobić walki to kontra to, więc robię walkę to kontra to. Tak, trzeba mieć więcej niż jeden pomysł na odcinek, co najmniej 14 z wyprzedzeniem, no. Witam, Plaga z tej strony, Scrap Mechanic będzie grany. Zanim zaczniemy grę, jest moment na reklamę. Otóż nowy wzór koszulki Beton się pojawił na sklepie. Bardzo ładna koszulka. I uwaga, uwaga, po premierze ta koszulka jest w promocyjnej cenie za 40 zł, a nie za 60 zł. I ta promocja będzie trwała cały tydzień, czyli przez ten tydzień jest taniej o 20 zł koszulka dostępna, link macie w opisie. Jak się ktoś zastanawia, o co chodzi z tym całym Betonem, Beton to jest moja postać, którą odgrywam w GTA 5 roleplay na live'ach, a live'y codziennie są o 19. Tak, na Facebooku, to każdy wie. Więc warto koszulkę sobie sprawdzić, jak nie tą, to inne. Jest dużo różnych koszulek na sklepie. Proszę sobie wbić i sprawdzić już, to jest wasze zadanie. Sprawdzać to. Może któraś wam się spodoba i będziecie mieli na lato wypasioną koszuleczkę od Plagusa. A do każdej koszulki autograf gratis jest dorzucany, także warto ogarnąć. Co to w ogóle jest? Patrzcie. Bardzo ładna maszyna. Strasznie mi się podoba. W sensie wizualnie. Wygląda fajnie. Mam nadzieję, że będzie latała równie dobrze. Tu ma jakieś działko hardkorowe w ogóle. Co to jest z tyłu? No, dziwne rzeczy są tu tworzone, na pewno. Myślę, że najpierw sobie oblecimy tą maszynę. Zobaczymy, jak to działa. Wsiada się chyba tędy. Okej. Jedynka. Dwójka. Trójka. Czwórka. Jedynka. A, jedynka to jest do góry. Dwójka to jest na dół. Trójka. Nie mam pojęcia, co to jest trójka. Dobrze. Czwórkę mamy, bo to są silniki. Piątka. A, to są sterowania jakieś. Okej. Czy ja mogę z tego wysiąść i to będzie sobie świdrować? Będzie. Co to jest? Nie wiem, czy powinienem to zmieniać, wiecie? No. Okej, chyba coś mogłem zepsuć teraz, wiecie? Mogłem coś zepsuć, więc poszukam tego symbolu, co był. Albo zbuduję jeszcze raz. Myślałem, że to jest przycisk, a to wcale nie jest przycisk, to jest jakiś... O kurde, weź sobie teraz to znajdź. Przed chwilą zadrżało, czyli coś się zepsuło już. Okej. Nie, no tego jest za dużo po prostu, no. Dobra, muszę zrestartować tą maszynę, bo czuję, że ona się może zaraz zepsuć. Przez to, że jeden guzik zmieniłem. Tak to jest w tych programowalnych maszynach, że jeden przycisk potrafi zepsuć wszystko. Naprawdę. Tutaj ją mam. O. Dobra, jesteś z powrotem, elo. Witam. No, więc oblecimy tą maszynę, później poderwiemy tamtą do lotu i będzie git. Czwórka do góry. A teraz tak, wsadem się ponoć steruje. Prawo. Jak fajnie lata. Lewo. Wow. Do przodu. Do tyłu. Jak fajnie, bo on przechyla te silniki jakby tak. No widać nawet, że się ruszają. Ale wypas. Naprawdę. Naprawdę super. Fajnie to wygląda. Ja cię. Daj, obrócimy się tak ze słońcem. Bo pod słońce to się słabo nagrywa. Słabo generalnie się kameruje pod słońce, nie? To wam tak powiem. O, ode mnie rada od Papy Plaksa. Papa Plaks, Papa Plaks. Na 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 na. Ba, śpiewa piosenki na odcinkach. To on właśnie Papa Plaks. Ojejku. Dobrze. Więc jesteśmy tutaj. Fajnie to wygląda nawet. Nawet na miniaturkę fajnie by to wyglądało. Myślę, że całkiem spoko fota na miniaturę to by była tutaj. O. Taka paściogloto, skubaniec, nie? Wow, kosmiczny statek. Sprawdzaj to, gościu, wszyscy chcą to widzieć. Wcale nie jest tak, że właśnie robię sobie zdjęcie do miniatury, nie? Nie jest tak. Ja w życiu bym tego nie zrobił, że na odcinku kosmiczny statek. Nigdy tak nie robię, że na odcinku przerywam nagrywanie, znaczy nie przerywam, tylko sobie robię zdjęcie, a wy musicie czekać. Nie, nigdy bym tak nie zrobił. Dobrze, obrócimy się z powrotem tam i sprawdzimy sobie, czym się szczylo. Bo strzelanie jest ważne. Znaczy z tych bocznych działek to jeszcze easy, ale ja bym chciał... tutaj to myślę, że easy strzelanie jest bardzo. To po prostu pewnie siadam. O, jeszcze z pierwszej osoby się strzela, to już w ogóle. Jedynka. No, to tu się łatwo strzela, tak?
Ale te górne działo. Jak tam wsiąść? Tędy się wychodzi. O, ale fajne wyjście. Easy. Ło, to jakie będzie miało walnięcie. A dwójka? A, mogę jeszcze tak obracać. Jakieś tryby bojowe. A, to są inne tryby. To jest jedynka. Strzela tak po kolei każdym. Dwójka. Dwójka najpierw góra, później dół. I trójka to jest wszystkie naraz. Ale faza, że się komuś to chciało robić, nie? Pod trójką jest jakiś reset, jakby do góry bardziej strzela wtedy. Pewnie włącza jakiś inny tryb strzelania czy coś. O! Da się na dół zjechać, jak się weźmie w prawo. No dobra. Może to jest trójka właśnie. Trzeba było chwilę poczekać. Może. No ale wypas, jejku, jakie to dobre. Dobrze, skoro tamto jest... I to wraca sobie, teraz w prawo. A, już wiem, o co chodzi, dobrze. Czyli to się na trójce się prostuje i w prawo później robisz, żeby to sobie skręciło. No dobra, musimy tego skubańca wylądować. Jeszcze mam rakiety, ale rakiety to później znajdziemy. Na dół mały stateczku. I wskoczymy do tamtego wielkiego bad boya. Włączymy na nim sterowanie tak na 100 metrów powiedzmy. I później sobie wrócimy do tego. I rozwalimy tamten w powietrzu. To jest dopiero kosmiczna bitwa. Tak. Plaga ma zawsze dobre pomysły. Juhu. Wszyscy się cieszą w komentarzach zawsze. No tak, chyba tak jest. O, czekaj, czy tu jest winda? Winda była przez cały ten czas. Chyba, że ją dodał, a jej wcześniej nie było. A może była? A może ją dodali? Nie wiem. No w sumie nie pisali w komentarzach. Hej, gościu, była winda cały ten czas. Może ją dodali po moim odcinku. Może. Nie wiem. Pewnie napiszą teraz komentarz i mi przetłumaczą, czy było, czy nie było. Bo ja to, mi się wydaje, że nie było, ale... Ale może było. Dobra, jedynka. Nie, dwójka. Nie, trójka. Trójka to było to. Tak, i teraz 100 metrów. Wezmę 200 nawet. Ja sobie wyskakuję w tym czasie. Polska! ISS 482. ISS. No niezłe ISS. Prrr, leć, skubańcu, zaraz cię rozwalę. Ale będzie fajna bitwa, jacie. Ten statek bardzo fajny, jakby tutaj dać dwóch ludziów, w sensie pilota i strzelca, i w tamtym jeszcze dwóch ludziów, pilota i strzelca, to całkiem niezła bitwa by była. O, git, szanuję. Dobra, lecimy do góry. To już jest 200 metrów? A, bo to jest 200 kratek. No właśnie, 200 kratek to nie jest dużo. Myślę, że tu 1 metr ma z 5 kratek, nie? Więc to jest jakieś 50 metrów, 40 metrów. Tak, tak, 40. No. Więc nie jest bardzo wysoko, ale za to jest bardzo fajnie. Oblecimy sobie dookoła. Nawet to nieźle lata, nie? W sensie trochę powoli, ale stabilnie bardzo. Gdzieś tu jest żyroskop zamontowany i ten żyroskop bardzo dobrze się sprawdza. Myślę, że najpierw zrobimy taki ostrzał z tego górnego działka. Z tych dolnych to nawet nie będziemy próbowali, bo są za słabe. Najpierw weźmiemy z tego górnego działka, a później spróbujemy wysłać rakietę. Może się uda. Dobra, ustabilizuj sobie lot, fajnie. Okej, okay, stabilność włączona. Teraz ty, trójeczka. A, bo to się samo już zrobiło. No dobra, trójeczka. Celujemy, celu. A, bo ja troszeczkę jestem za wysoko. Dobra, trochę go tam zbombarduję. Jejku, jak to się miota. Cały... A, ja wiem, co muszę zrobić. Zmienić sobie tryb celowania. Tylko czym to się zmieniało? Control. Free camera. O. Samo rozwalanie mocno laguje. Ale widzę, że tam rozwalam. Rozwalam ładnie tą wieżę sterującą. O, odpadło coś. Dawaj mu ten radar. A czemu do góry, nie? O. Dawaj tego radara tam. O, radar nie jest zniszczalny? Jest, odpadło coś. Dobrze, czyli sterowanie mają wyłączone. I dobrze. W sumie niepotrzebny siadłem. Wezmę sobie trójkę. I mnie zjedzie na dół. Pyk, pyk. No i cacy. Ale fajny ten statek. Myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych statków. Weźmiemy tu niżej sobie trochę. Fajnie. Nie wiem, jak to jest z tymi rakietami, nie? Czy one są teraz dobrze wycelowane? Może. Zresztą mamy cztery podejścia. Stawiam, że z tego się celuje rakietami. Wow, co to jest? Ta, one wszystkie celują. Jo, pokaż mi z pierwszej osoby. Wow, one za tym laserem celują. Ale fajnie.
Dobra, jedynka, pyk. O, trochę za nisko jestem. Ale fajnie. Jakie to jest cudne. Dobra, pyk, znowu jedynka. Holy shit, ale wyrwał. O kurde. Dawaj go, pyk. O, nie trafiła. Ta też nie trafiła. No nie, no przecież laser oszukałeś mnie. Muszę przeładować teraz. Czyli musimy wylądować i wziąć całkiem nowy statek. Ale w sumie ten może sobie latać, co mi tam. Przecież nie zlaguję całego serwera. Nigdy się tak nie stało na moim odcinku. Jestem bardzo rozsądnym plaksplaksem. Także spoko. Dawaj rakiety, kurde dzbanie. Go, teraz już wiem, jak się steruje w pełni tym statkiem. Znam jego potencjał. O, tu powinno być coś takiego. Pyk. Pyk. Ej, wywal tę szybę. O. Dobrze. Trójka, lecimy. Czwórka, lecimy. Pyr. Mam nadzieję, że w tamtego nie przywalę, ale raczej nie. Jaką tam dziurę mu zrobiło fajną. Podoba mi się. Szkoda, że nie da się sterować z tego pasażera, nie? Jednak. A ja mam chyba inny tryb teraz latania. Są jakieś tryby latania na pewno. Teraz nie skręcam, tylko lecę w lewo i w prawo. Okej. Dobrze, czy to jest dobre? No, wygląda, że jest super cacy, no nie? Ale ja wolę dać trochę do góry i wycelować sobie w dół. Na przykład. O, o, coś tu pika. Dobra, dawaj, rakieta! Jesteśmy w stanie tam strzelić, tylko nie będzie tego widać. To spróbujmy tam. Puf! Ale ładnie trafia, no teraz to idealnie tu wycelowałem. Dobra, musimy tryb strzelania, znaczy sterowania. To jest chyba na czwórce. O nie, to nie to. To na piątce. Piątka. Nie. Szóstka. Nie. Chociaż? Nie. Czy to się zmieniało? Było w opisie i ja to raz zmieniłem. Piątka. Szóstka. Nie wiem. Jedynka, dwójka. Trójką może. Trójką. Okej. Dobra. Git. Ogarnięted. Dobra, dawaj mu tam. W tą windę głupią. Pyk. Pac! Jo. Myślę, że każdy chce zobaczyć, jak trafiam w wieżę. To na bank, nie? To na bank. O, aż się winda otworzyła, tak? Z wrażenia. Z wrażenia się winda otworzyła. Dźwięki się wyłączyły w grze też. To też z wrażenia. Dobra, dawaj w te wieże kontroli lotów. Wypierdziel mu tam bombę. Pyk! Prosto w drzwi! Bardzo ładnie. Kurde, szkoda, że to nie ma więcej tych rakiet. Co to jest? Co to jest, ja się pytam. Halo? Chciałem coś usunąć, żeby to jeździło? Chyba trzeba coś skasować, żeby to odleciało, nie? Bo jedynka i dwójka nic nie daje. Co tu się dzieje? Myślę, że trzeba coś usunąć, ale ja nie wiem co. Może te boczne wichajstry. One jakby trzymają, ale jakby nie do końca. Chociaż nie, bo coś tutaj chyba zniknęło. O nie, coś przeklikałem. To już nie będzie działać. Dobra, to jest coś ara jakiś jetpack czy coś, ale nas to nie interesuje. Nas interesuje rozwałka. A, bo to w dół nie strzela. No, no tak. No tak. Halo, wysiadaj. Wysiadka, gościu. Kurczę, ale szkoda. Dobrze, a sprawdzimy te boczne działko przeciwko stateczkowi, który jest po prawej stronie, temu małemu. Koleżeński fajer taki. O. Czy to jest zniszczalne w ogóle? A, to nie jest zniszczalne. To niezłe stateczki, niezniszczalne. Tam to jest za to zniszczalne bardzo. Podoba mi się. Tylko, że rakiety takie trochę za słabe, nie? Rakiety mogły być troszeczkę mocniejsze. Gdyby to lepiej działało. A tak to no, no co zrobisz? Ty nic nie zrobisz, nie? No. Trochę trzeba by było się namęczyć, żeby tym statkiem rozwalić ten duży. W sensie ich by musiało być z 10 chyba, żeby to rozwalić. Inaczej to tak, meh, ciężko by było. O nie, zablokowałem się. Nie blokuj się, gościu! Mamy misję do zrobienia. Wystarczy, że się dźwięk zepsuł. Dobra, spróbuję go przewiercić. Czy uda mi się to? Ej, chyba mi się uda. Ja bym go chciał tak rozciąć na pół. Chyba da radę. Patrzcie, no wcale nie jest tak źle.
sensie zajmie to długo bardzo, ale jest do zrobienia chyba. Bo ten kadłub tam chyba nie jest jakiś taki super twardy. No, na jedną kratkę. Na jedną kratkę, nie. I wystarczy się przebić przez środek i całą górę rozwalić, która jest naprawdę szeroka. Myślę, że zeszłoby całkiem długo, ale jest do zrobienia. Na pewno. Chyba, że przetnę jakiś silnik czy coś i go obalę wcześniej. Ale myślę, że to by było trudne. Musiałbym podlecieć na pewno bliżej. Szkoda, że nie ma opcji ustawienia tego na strzelanie cały czas. Że ja tutaj klikam i to sobie strzela, a ja wtedy latam stateczkiem i sobie celuję. To by było spoko. Ale widzę, że już się przebiłem na wylot w niektórych momentach, bo widać takie jaśniejsze kawałki. No chyba, że tam jest jaśniejszy kolor ścian, ale to chyba nie. Chyba to jest niebo. Czy on się przechyla? Nie, nie przechyla się. Okej, weźmy tą trójkę. Ja chcę na dół. Fajnie. I ja sobie podlecę bliżej. I zobaczymy z bliska, co tam się dzieje. Dawaj mnie tu z bliska. Jeszcze trochę. Tak, żeby nie lagowała, żebym był naprawdę blisko. No. Dobra. I dawaj. No, tam już jest niebo. Nie wiem, czy dół będę w stanie przestrzelić, bo jestem troszeczkę za wysoko. Ale górę to chyba na luzie. Wcale nie jest tak dużo, jak mi się wydawało, że jest. To bym sobie przeciął ten środeczek. Żeby on odpadł. Będę miał troszeczkę więcej widoczności. Dawaj! Go! Rozwar go! O, coś tam poodpadało już. Jakieś światełka poodpadały. To jest góry. Dawaj! Mam nadzieję, że tam nie ma jakichś niezniszczalnych punktów, które zablokują moje przecinanie. Ale chyba luz. Jeszcze tu. Ten tryb strzelania nawet jest taki sensowny. Nie strzela na raz, więc można tak ciągłym strzelać. Tamte chyba by miały większe przerwy, jakbym ustawił te wszystkie naraz albo góra i dół. A ten strzela non-stop. Cały czas jakiś pocisk leci. Nieprzerwanie. Ej, no naprawdę się przebijam. Tam z tyłu to już wygląda jak całkiem niezła dziura. Zaraz góra spadnie. Już się coraz bardziej laguje. Znaczy tam dużo, dużo wolnych części jest. 6 FPS-ów, poważnie? Weź sobie nawet nie żartuj, komputer, no. To tylko Scrap Mechanic. Luźna gierka. Do zabawy, jak klocki Lego. Wydaje mi się, że już mocno oberwał ten statek, jakby tam trochę się buja. No, tutaj jest przecięte już na pewno. Tam niżej coś jeszcze jest. Każdy chce zobaczyć, jak to przetnę. Proszę nie przewijać. Ustawcie sobie prędkość razy 2 najwyżej. Go! Dobra, ta góra już chyba jest... Chyba, że tam jest jakiś kawałek niezniszczalny, ale... Kurde, nie bardzo się to chce przeciąć. Pokaż się. Przestanę strzelać na chwilę, bo się zakopciło. No, jest tam jeszcze jedno. I wygląda, jakby się nie chciało rozwalić, kurde, niestety. Już tam parę razy trafiłem na pewno, bo się kopciło, a się nie przecięło. No, teraz się kopciło też. Może tam dali jakiś bloczek niezniszczalności, żeby utrzymać to w ryzach. Niedobrze by to było bardzo. Bardzo niedobrze. Całość powinna być zniszczalna. I nie wiem, czy tam jakieś wanny nie stoją, które mi blokują przestrzał. Nie wiem, czy teraz nie trafiam w jakiś tapczan zielony tam na dole. No tam na górze zdecydowanie jeden element się nie chce rozwalić. Coś tam jest nie tak. Coś tam nie do końca jest tak, jak trzeba. Coś tam jest źle zrobione. Ale kurde... Strasznie się już laguje. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Powiem wam, naprawdę. To wygląda bardzo źle. Lagi są na poziomie 5 klatek na sekundę. No, to już... Znaczy lagi, no... Brak klatek po prostu mamy tutaj. Tak, brak klatek jest bardzo mocny. Ja podlecę od dołu i spróbuję ten dół jeszcze trochę rozwalić. Bo jak dół rozwalę, to naprawdę dużo da. Bo zaczną te elementy spadać i będzie git. Dawaj, wstrzel się tu. Do góry. Do góry. Okej, bo jakby te elementy wypadły z tego statku, to by troszeczkę odlagowało. Więc to może pomóc. Spróbujmy. To jest bardzo ważna misja. Cały YouTube patrzy. Wszyscy czekają, aż tu przetnę. Nie poddawaj się, Plax Plaxie. Tak, tam pewnie teraz setki komentarzy jest pisanych. Nie poddawaj się, Plax Plaxie. Wszyscy chcą zobaczyć, jak to jest przecięte na pół. Na pewno tak jest.
Myślałem, że jestem trochę bliżej, ale to jest takie wrażenie, jak się siedzi tam jako pilot, to jest tak jak blisko, a tutaj jest tak jakby daleko. Nie wiem, czemu tak jest. Pewnie mi ta kierownica zasłania. Nie wiem, czemu tak została w tej pozycji, ale to pewnie ma coś związanego z tym, że przeciążam grę. Ma coś związanego z tym. No nieźle to powiedziałem. Dawaj! Go! Jeszcze trochę, no. O, coś tam dużego spadło. To dobrze. Im więcej takich rzeczy spadnie, tym lepiej, byleby nie leżały na statku. Na podłodze wcale nie będą tak bardzo lagowały, jak lagują na statku, uwierzcie mi. No dawaj, przetnij tę podłogę, no. Przetnij tę podłogę, gościu. Tam jest niezniszczalna podłoga. O co chodzi? Rozwal się tę podłogę, no. Pyrkają te. Ale przynajmniej dźwięk jest jakiś. Pur. Ale nie wszystkie dźwięki są. W silniku nie słychać. O, coś tam stuknęło. Dobra, próbuję to przeciąć. W ten sposób. O, i odpadło. I poleciał ten element, którego nie mogłem rozwalić, czyli tapczan. Ale tam dalej jest jakiś kurde kawałek taki, o, tutaj. Nie do zniszczenia, więc go ostrzelamy troszeczkę dookoła też. Może coś tam pójdzie. Chociaż nie wydaje mi się. Myślę, że to jest jakiś albo jakiś ważny element, albo błąd konstrukcyjny. O nie, pocięło się. Dobra. Nieważne. Nieważne. Nie wiem, czemu ta góra jeszcze wisi i na czym, bo wygląda jakby nie miała na czym. Ale chyba wiem na czym. Ona wisi na lampeczkach. Te lampki, co świecą, trzymają. One mają mniejszą teksturę i wygląda, że niby ich nie ma, ale tak naprawdę tam są. Tak, tak, tak. To jest wszystko to. Dobra, ten dół tutaj. Tam jest za ciasno upakowane cały czas wszystko. Trzeba tu większą dziurę zrobić. No, ładnie. Ładnie pokarałem. Ojojoj. Jeszcze chwila i będzie przecięte. Nie przejmujcie się. 22 minuty odcinka, ale... Ależ to jest ciekawe. Cięcie na pół statku. Na pewno. Dawaj jeszcze ten kawałek. Dobra, chyba tam poszło. No, dół poszedł. Dobra, teraz ten kawałeczek. On jeszcze wygląda źle. Zbyt solidnie wygląda. Jeszcze tu trochę dołożymy. Tam na dole na pewno jest przecięte po lewej stronie. Dobra, czy to już odpadnie? O, odpadło. Dobra, ten prawy kawałek jeszcze utnę, żeby to też wypadło. Będziemy mieli ładny przestrzał. Ależ to jest cięte ładnie. O, wypadło. Dobra, ten środeczek, co tak dziwnie się psuł, ale się w końcu zepsuł. Może on był bardzo gruby po prostu, może to była podłoga. Dobra, i tu się coś trzyma. Tu. Poszło. No nie gadajcie, że to ma niezależny napęd. Nie, tam się trzyma cały czas. Nie ma opcji. Jest! Odczepiło się! Ło! Poszło! I ta góra teraz spada! O nie! I ta winda jaka wielka! O kurde! Coś się dzieje! Czy to się kameruje? Dobrze! O kurde! Teraz się zderzyły te dwa odseparowane kawałki statku i lagi przekroczyły skalę po prostu. 3 klatki na sekundę. Oj, będę miał problem z wyłączeniem gry. Trzeba szybko skończyć odcinek, bo zaraz się wywali gra cała. Dzięki za oglądanie. Jak chcecie więcej rozwałkowych odcinków, to dajcie znać. Myślę, że ta maszyna się dobrze nadaje. Tyle ode mnie. Hejeczka, pa, 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 pa. Silnik się grzeje. Kurde, zaraz procesor się spali. Kupujcie koszulki.